Dobry wieczór, Warszawa! Dobry вечір, Україно! Напишеш мені у листі, що дощить, що квіти навскрізь промокли. Сідаєш за стіл, дістаєш саме ті, такі кольорові, такі синьо-жовті. Трава й дерева попілом вкриті, попілом стало небо. У тиші так сумно шепче годинник, про час, що спливає тільки даремно. І ренце в гуре, і хай так засяє мій світ, мій жовто. Добрий вечір! Привітаємося українською і польською. Дякуємо, що ви прийшли. Кохані, ранком 24 лютого 2022 року змінив się світ. Змінив się не тільки для України. Змінив się для Польщі, для Європи, а być może для całej światowej ludzkości. Запитайте, який є наш wspólny wszystkich cel, odpowiem jednym słowem. Zwycięstwo! Zwycięstwo bez żadnych kompromisów. Dobry wieczór! My z Ukrainą! Witamy Państwa bardzo serdecznie, na żywo, z Warszawy, z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dobry wieczór, Małgorzata Kożuchowska. Ołek Biłecki, witamy wszystkich! A rozpoczęliśmy ten koncert, szanowni państwo, utworem Chodź pomaluj mój świat w premierowym, jak słyszeliście, ukraińskim wykonaniu Julii Belej. Podtrzymamy! Witamy bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Ukraina 24. Kochani, jesteśmy w tej chwili na żywo w całej Ukrainie. Pomachajmy, powiedzmy im dobry wieczór. Jesteśmy tu w Warszawie. Jesteśmy z wami, tak! Głośno, niech nas usłyszą! I скажу це саме українською мовою, друзі, нас зараз бачить Україна, нас бачить Київ, нас бачить Львів, нас навіть бачить Харків. В ефірі телеканалу Україна 24. Дайте голосу, щоб нас чули в Україні. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych ukraińskich gości zgromadzonych tutaj na Placu Piłsudskiego, którzy jesteście razem z nami. Dziękuję, że przyszliście dzisiaj na ten koncert. No i dziś, w poniedziałek 25 kwietnia, jak wiecie, obchodzimy w Ukrainie święta prawosławnej Wielkanocy. W tym roku one jednak inne,
niż wszystkie. Mamy nadzieję, że ten koncert przyniesie wam nadzieję, że będzie namiastką tego świątecznego nastroju, że przyniesie wam nadzieję, że w przyszłym roku spotkacie się przy świątecznych stołach wszyscy ze swoimi rodzinami, w swoich domach, w swoich miastach i że nikogo przy tych stołach nie zabraknie. No i niech zatem pieśni naszego koncertu niosą się po Ukrainie, Europie i całym świecie, zwiastując nadejście lepszego jutra. A teraz zapraszam na scenę ambasadora Ukrainy w Polsce, pana Andrija Deszczycę. Przywitajmy pana posła Ukrainy, Andrij Deszczyca. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wy już сказали, że my z Ukrainy. Tak i jest. Ale my też tutaj z Polski, z Warszawy. Sława Ukrainie! Heroem sława! Ja dużo rady, że mogę do was zwrócić się сьогодні, власне, Великодні свята. Великодні свята – це дні, коли приходить віра і надія. Але в нашому випадку це віра, надія і перемога. Бо я вірю, що перемога буде за нами. І це буде дуже швидко. І я дуже хочу, щоб ми разом цю енергію, яка зараз є тут, на цій площі, передали нашим воїнам, які б відчули, що Україна і Польща разом. Україна і весь світ разом. Весь світ підтримує Україну. І я переконаний в тому, як сказали тут наші ведучі, що наступного року ми разом будемо святкувати Пасху в Україні. Дякую вам всім за то спарче. Вірю в то, що та енергія, яку ми маємо тут, чуємо тут на тим плацу, напевно зостане переказана до наших жовніжі, щоб вони чули, що Київ і Варшава є спільна справа. Звичайство буде за нами. Дякуємо. Дякуємо. Polska i Ukraina razem. Dziękujemy bardzo. Pan poseł Andrij Deszczyca, dziękujemy panowi posłu za takie teple słowa, jakie adresowane jak Ukraińcom, tak i Polakom. No i również musimy podziękować i przywitać orkiestra Grzegorza Urbana. Aplauzety! Ale fajnie grają, prawda? No i właśnie, podczas dzisiejszego koncertu trwa zbiórka pieniędzy dla Ukrainy. To chyba jest najważniejsze w tym spotkaniu. Wszystkie wpłaty trafią bezpośrednio na specjalne konto Narodowego Banku Ukrainy, które przeznaczy je już dalej na potrzeby do obrony naszego kraju, Ukrainy. Wpłat przez całe trwanie naszego koncertu można dokonywać przelewem lub blikiem, do czego oczywiście gorąco zachęcamy. Zachęcamy do tego i także witajmy audytorium z innego, protyleżnego boku ekranu. I prosto zaraz, gorąco przywitajmy Nina Matwijenko i Weronika Morska. Chrystus Woskres! Bez sedy
наших українців. Дякуємо. Я з Маріуполя. Мене зовут Гладка Інесса. 53 года мне. Это моя собака Тайсон, которая спас мне жизнь. Было 7:15. Вот он сел возле дверей. Пошли на улицу. Мы вышли. И больше домой мы не зашли. Потому что следом прилетел снаряд в квартиру. А когда загорелось все этажи, начиная с 8-го вверх пошло пламя, а потом вниз, я поняла, что там была и маленькая собачка, был муж, был попугай, была вся моя жизнь там. Благодаря Тайсону, как бы... Убили кадыровцы. Это не кто-то мне сказал, это я лично видела сама. Victoria, moja wina.
Sebastian Riedel and Cree. Dziękujemy. Seno Victorii, niech te słowa się jak najwcześniej ziszczą. No i właśnie, szanowni państwo, pokażemy ten gest wiktorii, zwycięstwa. Кожен підносить вгору руку jako символ перемоги. Кожен нас бачить Україна зараз. Нас зараз видит Київ, Львів, Харків, і є то звичайство. Вікторія, нех кожен то покаже. Дякуємо. Дякуємо пекне. Мої дорогі, велу з вас враз зі своїми дітьми мусило опустити свою ojczyznę, щоб рятувати життя. До Польщі прибуло вас prawie 3 мільйони. W tym dziesiątki tysięcy z was zostało tutaj w Warszawie. Warszawiacy, Polacy otworzyli dla was swoje serca, otworzyli drzwi swoich domów. No i właśnie chcielibyśmy za to podziękować z całego serca, całej Polskie, Polsce, Warszawie, każdemu, kto tutaj teraz jest. Dziękujemy z całego serca. Ukraina dziękuję Polsce, Polakom i mieszkańcom Warszawy. Dziękujemy, poczujmy sobie. Bardzo fajnie, super. Dziękujemy bardzo, to jest wielka przyjemność. To jest odruch serca, który jest dla nas oczywisty. A dziś z nami są dwie wolontariuszki, dwie wspaniałe dziewczyny, Joanna Kula i Alicja Deba, które zapraszamy na scenę. Wolontariusze BGK pomagali przez półtora miesiąca, tak, powitajcie. Cześć dziewczyny, cześć. A proszę tutaj, żeby każdy zobaczył. 24 godziny, 7 dni w tygodniu uchodźcom w punkcie recepcyjnym na Torwarze. Teraz wielkie brawa dla nich, niech to będą brawa dla wszystkich wolontariuszy w całej Polsce. Słuchajcie, zastanawiam się nad tym, a dlaczego ta cała pomoc, to wszystko, spokojnie mogliśmy sobie być tam gdzieś na kanapie, cieplutko, fajniutko i w ogóle, a jesteście tam, gdzie jesteście. To dlaczego tak? Zacznę od tego, że jesteśmy tutaj z Alą bardzo drobną reprezentacją wszystkich wolontariuszy, którzy pomagali i nadal pomagają naszym przyjaciołom z Ukrainy, za co bardzo im dziękujemy i jeszcze raz proszę o gorące brawa. Gdybyśmy ich tutaj wszystkich zaprosili na scenę, to zapewne każdy z nich miałby inny powód, dlaczego pomaga. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że pomagam, bo lubię, bo mogę, bo chcę i przede wszystkim dlatego, że pomoc jest potrzebna. Świetnie. A jakie są teraz te największe potrzeby naszych gości? Co jest teraz najbardziej potrzebne? Czy wy rozpatrujecie, rozpoznajecie te prośby, jak na nie reagujecie? Cały czas pomagamy i myślę, że najważniejsze jest to, że cały czas potrzebna jest pomoc i cały czas potrzebna jest i cały czas aktualna jest potrzebna taka pomoc bieżąca, zapewniająca najważniejsze potrzeby. Myślę tu o domu, każdy z nas go potrzebuje, szkole, opiece medycznej, ale myślę też, że nie warto generalizować. Ważne jest to, żeby do tych potrzeb podchodzić bardzo indywidualnie, żeby zapewniać każdemu z naszych gości poczucie bezpieczeństwa i staramy się to robić. Dla jednego to jest właśnie pomoc psychologiczna, pomoc medyczna, ale dla kogo innego to jest na przykład zapewnienie instrumentu, który musiał zostawić jadąc tutaj, wyruszając w drogę daleko od siebie. Bardzo dziękujemy za to wszystko, co zrobiliście do tej pory i za to wszystko, co jeszcze zrobicie. Wielkie, wielkie dziękuję. Dziękujemy. Wzruszająca historia tych dziewcząt i wszystkich wolontariuszy. Dziękujemy. A my mamy nadzieję, że ta koszmarna wojna skończy się wkrótce i że wszyscy będziecie mogli szczęśliwie wrócić do swoich miast, do swoich domów, do swojej ojczyzny. No i teraz oczywiście nasza kolejna piosenkarka, artystka, która była od początku wojny już w Berlinie, w Amsterdamie, w Kopenhadze, a teraz nareszcie już jest tutaj w Warszawie. Wszystkich gorąco spotkamy. Jerry Hale, witajmy! Jerry Hale! Chrystus Woskres! Freedom is Ukrainian ethnical and historical ethnocode. So let's sing together, Putin, go home! I woke up from a sweet dream and saw the reality's a nightmare, nightmare. We were a boy yesterday, but today you are a fighter, a fighter.
Vladimir boy. Kids didn't wanna play with him, cause he loved to destroy. Illegal, our hometown smashed like Lego. No place sooner, can we go, can we go? Putin, go home. La 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 la. Putin, go home. La 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 la. Illegal. Стоїть у Європи б'ється серце, серце, гуляється героям весь світ, і я цілую ваші перце, перце. А ми смо пісму скай. Путін, го! Dziękujemy pięknie. Kochani, chciałam się podzielić takim osobistym doświadczeniem. Miesiąc temu byłam osobiście we Lwowie z pomocą humanitarną. Poznałam tam wielu wspaniałych ludzi. Jestem aktorką, więc poszłam też do teatru. Teatr oczywiście był nieczynny, nie pracował, ale na małej scenie był taki punkt, w którym ta pomoc humanitarna była rozdawana. Zaczepiłam jedną z wolontariuszek i zapytałam, kim jesteś, czym się zajmujesz, co robisz na co dzień. Ona mówi, jestem aktorką, pracuję w tym teatrze, we Lwowie, w teatrze dramatycznym. Ja mówię, Boże, ja też jestem aktorką. Padłyśmy sobie w objęcia i nagle ta obca kobieta, ta dziewczyna, stała się mi niezwykle bliska. Pomyślałam sobie, przecież jesteśmy takie same. Mamy takie samo prawo do życia w wolności. Mamy takie samo prawo do marzeń. Do tego, żeby żyć w wolnym świecie. Żeby realizować swoje marzenia. Swoje prywatne i zawodowe ambicje i aspiracje. I nikt, absolutnie nikt, nie ma prawa nam tego odbierać! Ani we Lwowie, ani w Kijowie, ani oczywiście w Warszawie żadnego do tego prawa. Pamiętajmy, przecież Ukraina jest częścią wolnego światu, Ukraina jest częścią Europy i ma siłę walczyć, tylko że potrzebuje ciągłego, pamiętajmy, wsparcia. My, Europejczycy, razem, wspólnie mamy też ogromną siłę. Możemy i musimy zrobić wszystko, żeby Ukraina była wolna, żeby na Ukrainie znów było bezpiecznie, żeby dzieci nie musiały bawić się w schronach, żeby na ulicach słychać było śmiech i żeby na zawsze zapomnieć o dźwiękach syren przeciwlotniczych. No i pamiętajmy Państwo, że Kijów jest sercem Ukrainy, a Lwów jest jej duszą. Więc usłyszymy duszę Ukrainy teraz. Oczywiście nie wszyscy mogli być tutaj dzisiaj z nami na Placu Piłsudskiego, ale dla nas nie ma żadnych przeszkód. Mamy łączenie ze Lwowem. Lwiw, dobry wieczór. Czy wy nas czujecie? Prywit. Prywitajmy Lwiw! Za chwilę usłyszymy wykonanie pieśni Pływę Kacza. Halo Kijów, czy my się słyszymy? Prywit, witajmy was. Вітаємо з Львова, це Пікардійська терція. І хочемо сьогодні подякувати насамперед всім нашим захисникам і захисницям,
хто зараз боронить нашу рідну землю. І хочемо подякувати від щирого серця нашим друзям-полякам за таку велику підтримку. І ми справді відчуваємо вашу братерську любов. Ще раз дуже дякуємо. Христос воскрес! Всіх вітаємо зі святами і обов'язково чекаємо на нашу перемогу. Слава Україні! Дякуємо, Львів. Ну і зараз кілька слів о тій пісенці, яку услышимо. Пісенка, яку викона зараз пікардійська терція, знана є для кожного українця від 8 лет. Стала ще вона одним з символів, чи головним символом революції годності. Але послухайте. Просто з Львова. Плине качапоти сині, плине качапоти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми злодину, залаєш ми злодину. Сам не знаю, не погину, сам не знаю, де погину. Я Світлана Казміна, мені 49 лет, я із Маріуполя. Я Таран Олександр, мені 59 лет, я із Маріуполя. До 24 февраля це був прекрасний, дуже красивий город. Последние вот несколько лет город очень хорошо развивался. У нас были красивые парки построены, у нас обновили все дороги, сделали новые. У нас построили красивые фонтаны, у нас строились торговые центры.
Начали стрелять. Откуда и куда, никто ничего не мог понять. Все свистело, все гремело. Ну, а потом все начало гореть. Там нет практически ни одного целого дома. Разрушено все. Я даже не знаю. Одним словом можно сказать, на свалке чище, чем у нас в городе. Мариуполя сейчас просто нет. Это боль, это просто ненависть к этим людям, которые пришли, растоптали, разбили. Уничтожили все, уничтожили. Стерли с лица земли все полностью. Тем, чем мы радовались, и ладно, все снесли. И ладно еще улицы и дома, это действительно, это все можно отстроить и восстановить. А дети при чем? А люди, дети. Спасатели. Воскрес и на новшестрень.
bądźcie! Raz jeszcze, powitajcie, aplodysmenty! Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo. Kochani, Justyna Streczkowska, co wszyscy wiedzą, śpiewa wspaniale, jest fenomenalna, ale ma również ogromne, gorące serce, ponieważ ona również pod swój dach przyjęła rodzinę ukraińską. Miałaś podwójne święta Wielkiej Nocy, jak było? Jak wyglądały? Bardzo pięknie, wzruszająco, z ukraińską nutą, nie tylko taką przy stole, bo teraz powiększyła nam się rodzina. Mam maleńką dziewczynkę 8-miesięczną, jej siostrę. Polinka jest maleńka, Alinka jest starsza, ma 8 lat. Zaprzyjaźniła się bardzo z naszą córeczką Helenką. Jest jej babcia Gala, jest dziadek Tola, no i oczywiście mama tych dziewczynek, czyli nasza Iwanka. No, tata został w domu na Ukrainie z wiadomych powodów. Więc one są u nas od drugiego tygodnia wojny. Bardzo fajnie nam się żyje, bardzo się wszyscy pokochaliśmy, polubiliśmy. I tak ja się nawet poczułam znowu młodą mamą. Jest duża radość mieć maleńkie dziecko w domu. Wszyscy jakoś staramy się żyć szczęśliwie i pomagać sobie wzajemnie. Proszę Państwa, bo razem możemy wszystko. Jeśli otworzymy serce, to ten koszmar skończy się najszybciej. Mam nadzieję, jak najszybciej. Brawo, Justyna Streczkowska! Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, również dla Twoich gości. Bardzo dziękuję. I dziękujemy w imieniu Ukrainy. Tak. No a teraz, Szanowni Państwo, niezwykle popularny ukraiński zespół. Polakom to może trochę ciężko tak powiedzieć, ale spróbujemy. Antytila. Antytila. Właśnie nagrali oni tą piosenkę, o której chodzi, parę lat temu. Ale teraz zyskała ona całkowicie inne znaczenie. Pewnie w czasach pokoju promowaliby teraz swoją płytę, byliby gdzieś w trasie. Ale jest wojna, więc pokazali się swoim fanom w mundurach i z bronią w ręku. I mówią tak. Dzisiaj zamieniliśmy nasze instrumenty muzyczne na broń dla ochrony Ukrainy i dołączyliśmy do sił zbrojnych. Zespół zwrócił się także w mediach społecznościowych z apelem do ukraińskich kobiet, aby w tym trudnym czasie zjednoczyły się, co jest możliwe, między innym i oczywiście przez muzykę. Drogie panie, wasza jedność to jest teraz siła i zwycięstwo. Wszystko inne nie ma teraz znaczenia. No a teraz obejrzymy niezwykłe nagrania. Uwaga! Miasto Charków to nagranie od zespołu Antytila. Przywitajmy. Cześć, jesteśmy zespołem Antytila. Gratulacje przesyłamy z frontu, z Charkowa. Naprawdę chcieliśmy zagrać wam piosenki z Kijowa, ale niestety nie możemy tego zrobić. Ukraiński Charków potrzebuje teraz wsparcia, więc batalion i my wykonujemy swoją pracę właśnie tutaj. Dziękujemy wszystkim polskim przyjaciółom Ukrainy za takie silne wsparcie i za ręku pomocy. Nigdy tego nie zapomnimy i obowiązkowo wywdzięczymy się. Apeluję też do Ukraińców w Polsce. Zachowajcie porządek cywilny, codziennie robicie coś dla zwycięstwa Ukrainy. Tak, dzięki dobrym uczynkom milionów ludzi wygramy. Wszyscy są na swoim miejscu z wiarą w naszą niezależną, wolną, bogatą Ukrainę. Тихо, тихо, стоп-марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас? Зрозуміти сам час. Прощай швидко або ніколи. Часу мало маєш дійти. Хочеш правди,
мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються. Нова глибина напроти нас, от такий цікавий час. Всі разом! Часом виє вітер і човен на воді. Тетяна Іванівна, мені 65 років. 24 февраля 7 танків заїхали на нашу вулицю. Ми проживаємо вокзальна, вулиця Центральна. 16 днів я провела в підвалі. Ні води, ні газу, ні світла. Свічка була одна. То, що в нас там було, в кого кое-що їсти, було. А потім ми голодні сиділи. Ми не могли вирвати звідти. Тому що сильні обстріли йшли, вони стріляли всіх жителів. Вони не збирали, вони не понімали, діти. Взрослі, старі, їм було все одно. Це не можна було видержати, розумієте? Коли на вулиці лежать люди, коли ми коли збиралися машиною виїхати, і коли дивишся, вся вокзальна в трупах. Вся в трупах. Отакий хлопчик лежав. Скільки років, я не знаю, такий хлопчик лежав. Це вбити дитину? За що? За що? Це дуже страшно. Це дуже страшно. Добрий вечір, кохані. Та всіх, дуже одержі важливо за воно України. Слава Україні! Лай-лай-лай-лай-лай-лай. 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 Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz bardziej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia nić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. A nie dla śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młodą ofiarę, nigdy nic ci nie zrobi. A traktujesz się jak psy. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć go z pół wieku. Nie jednemu od wielu lat najbliższych ziemów brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też się sam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam.
podgłos ludzi, których tak bardzo kochałeś. Choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Ja teraz jesteś na plecach. Poglądasz nawet nigdy nie pod serce, go czeka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pycha. Nic się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, który płyną jak rzeka. Połączy nic całość na samym szczycie góry Mekka. I wszyscy głośno. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Raz głośno. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Nie. Spotkamy się. Nie słyszymy raz jeszcze. Czy wsi tu zigrilися? Czy wsim dobre? Oczywiście. Ale kochani, pamiętajmy o tym, że nadal trwa wojna. I wojna to przede wszystkim dramat po prostu takich ludzi. Niewinnych, zwykłych ludzi. Dramat rozdzielonych rodzin. Rozdartych pomiędzy wyborem ucieczki, a pozostaniem w domu, opiekując się dziadkami, czy rodzicami, czy kimś bliskim. A jak wygląda wojna z perspektywy osoby, która może ją pamiętać? Jest z nami wspaniała polska aktorka i moja przyjaciółka Teresa Lipowska. Powitajcie ją gorąco. Tereniu, kiedy widzisz te obrazy, które docierają do nas z Ukrainy, czy one wywołują jakieś wspomnienia z twojej pamięci? Tak, ale może najpierw przeczytam wiersz Iryny Szuwałowej, ukraińskiej poetki, która napisała ten wiersz 2 miesiące temu w Kijowie. Luty. Planowaliśmy przejść przez ten luty jak przez każdy inny miesiąc, może tylko trochę krótszy. Przejść jak przechodzi się przez rzeczkę, dzień w dzień, z kamienia na kamień. Po przejściu postać na zielonym brzegu wiosny. Natomiast ta rzeka ryczy i łapie nas za nogi. Taka czerwona, spieniona, oślizgła. Taka luta. Po kolana w mroku na prędce budujemy tratwy. Nasze podwinięte nogawki robią się ciężkie, nabrzmiewają może zwycięstwem, a może śmiercią. Właśnie, Małgosiu, pytałaś mnie, czy ja pamiętam wojnę. Miałam 2 lata, jak wojna się zaczęła, a wojna zastała mnie tu, 3 ulice dalej, na placu Dąbrowskiego, bo tu się urodziłam i tu właśnie ta wojna mnie dobadła. Niewiele pamiętam, ale jedna rzecz, która została mi absolutnie w głowie, to są syreny alarmowe. Kiedy w nocy, zwłaszcza w nocy,
były te syreny na nalot. Pamiętam, mama przyszykowała mi taką malutką walizeczkę. Nie pamiętam, co w niej było i nie wiem nawet. Natomiast kazała mi ją trzymać przy sobie i schodziliśmy do schronu. I tam w schronie przeżywaliśmy ten nalot, szczęśliwie wychodząc najczęściej. Natomiast pewnego dnia, kiedy byliśmy na szczęście troszkę poza Warszawą, przyjechał ojciec i powiedział, że to było w okresie powstania, że spadła bomba na nasz dom, że nam absolutnie wszystko zburzyła i nie mamy do czego wracać. I teraz, jak czasem patrzę na obrazy tego, co się dzieje na Ukrainie, ogarnia mnie przerażenie, bo myślałam, że już nigdy w życiu nie powtórzy się to, co było w czasie II wojny światowej, ludobójstwo, brak człowieczeństwa, a jednak znalazł się człowiek, właściwie nie człowiek, to zwierzę, to diabeł, który rozpalił ludzi jakąś nienawiścią i ci ludzie strzelają brat do brata, zabijają wszystko, co jest po drodze. Konie, psy, koty, byle strzelać, byle niszczyć. Rozwalają szkoły, szpitale. To jest naprawdę brak człowieczeństwa. Ja wiem, na Ukrainie jest dużo zburzonych domów, miast. Ale słuchajcie, nasza Warszawa była też zburzona. Dokładnie, kamień na kamieniu, tu były same zgliszcza i ruiny. Po moim domu też nic nie zostało. A jednak jakoś zebraliśmy się i odbudowaliśmy. I mamy cudowną naszą stolicę. I myślę, że na Ukrainie jest wielka wola walki, bo trzeba wierzyć w zwycięstwo, bo zwyciężycie na pewno. Jesteśmy z wami i budy dobre. I budy dobre. Tereza Lipowska. Dziękuję Reniu za te wspaniałe wspomnienia i za ten promyk nadziei, który w nas zapalasz. Dziękujemy ci bardzo. Lepiej. Tylko wszyscy trzymajmy za tą cudowną sprawę, zwycięstwo Ukrainy. My pomożemy. Dziękujemy. Tereza Lipowska. A teraz, szanowni państwo, faktycznie za chwilę na naszej scenie Darek Malejonek, który jako jedyny polski wykonawca wystąpił w 2014 roku podczas rewolucji w Kijowie. I wtedy ten koncert został przerwany. Tutaj dziś na pewno tak nie będzie. Przed państwem Darek Malejonek. Witajmy! Dobry wieczór państwu. Kijów, Warszawa, wspólna sprawa. To jest mój przyjaciel Lawon Wolski, wolny Białorusin, który z nami razem tworzył koncerty solidarni z Białorusią. Nie może wracać na Białoruś teraz. Też się włącza do tej akcji, żeby wspierać Ukrainę. A my byliśmy razem też na Majdanie i tam był też z nami nasi przyjaciele zespołu Kozak System, których pozdrawiamy, ale dwóch z nich jest na froncie, Olek i Iwan. Modlimy się o nich codziennie, żeby wrócili do domu. Okej, na krawędzi. Wisi coś nade mną znów, czuj duch. Wali, nie patrzy, zbija doskonale z nóg mój wróg. A ja stoję na wojennej ścieżce, jedną nogą już na tamtym świecie. Zatyka mi dech i dławi moją pierś, znów poleci tak wiele głów. Na krawędzi miasta, na krawędzi świata noc, zła noc. Na krawędzi życia, na krawędzi światła noc, zła noc. Znaki na niebie, ziemi i powietrzu, miłość na krawędzi jest bezpiecznie. Na krawędzi miasta, na krawędzi świata noc, zła noc.
świętują na gorąco. Co sił, co tchu. Nowy bohater dnia, wierzę nowi zapas. Brak słów, brak słów. A ja stoję na wojennej ścieżce, jedną nogą już na tamtym świecie. Zatyka mi dech i dbaję moje pieśń. Nie mam nic do stracenia już. Na krawędzi miasta, na krawędzi świata. Noc, zła noc. Na krawędzi życia, na krawędzi światła. Noc, zła noc. Znaki na niebie, ziemi i powietrzu. Miłość na krawędzi jest bezpiecznie. Na krawędzi miasta, na krawędzi świata. Noc, zła noc. Się w tym roku koniec świata, choć nie widać i nie słychać. Dzieje się co dzień. Jestem w drodze na wysoką górę, aby widzieć, aby móc zrozumieć rewolucję, która w okamieniu daje nowe życie memu sercu. Na krawędzi miasta, na krawędzi świata. Noc, zła noc. Na krawędzi życia, na krawędzi światła. Manos, znaki na niebie, ziemi i powietrzu. Miłość na krawędzi jest bezpiecznie. Na krawędzi miasta, na krawędzi świata. Вам, что Беларусь – это не Лукашенко. И беларусы – это не Лукашенки. Сейчас я хочу сказать только, что Беларусь – это не есть Лукашенко. И в вершине не са Лукашенки. И сейчас Беларусь, и сейчас и назавше Беларусь есть разом с Украиной. Живе Беларусь! Слава Украине! Через люто полум'я вир, через землю, через сіні на тіпів живих, через перервані злети, ні спокій та мір. До перемоги і хай не спиняється бій. Воля – це не пліна, вулканічна лава. Слава Україні! Героям слава! Воля – це не пина, вулканічна лава. Слава Україні! Героям слава! Обрій кривавий, земля з тугониці димить.
уже пліч-о-пліч поборемо ворогами. Завтрашній день оживатиме тут і тепер. Завтра котре окріляє мене і тебе. Боря – це не піна, вулканічна лава, слава Україні! Через лютого полум'я вир, через землю, через гіній надіпів живих. Видно уже наш омріяний завтрашній день, видно безсмертну країну відважних людей. Гідність та новина, пламенність та лава, слава Україні! Героям слава! Гідність неупинна, пламеніста лава, слава Україні! Героям слава! Дякую дуже, дякую! Слава Україні! Героям слава! Голос вольної Білорусі, Білорусь Україна! Ну і, шановні панство, то є довод на те, що в Білорусі є теж люди, які бачать, które chcą tej wolności i które pamiętają też o Ukrainie. Więc wszyscy powiedzmy żywie Białoruś! Ponad 100 lat temu marszałek Józef Piłsudski powiedział tak. Jeśli własna wolność jest nieosiągalna, wolność cudza wzbudza zawiść i odrazę. Jesteśmy od wieków zbyt bolesnym wzorem dla Rosji. Zaprzeczeniem ich własnego losu. Obawiam się, że dużo czasu upłynie, zanim oni zrozumieją, że nikt i nic, chyba jedynie śmierć, nie odbierze nam prawa do wolności. Wasz marszałek Piłsudski zatrzymał bolszewików i wcale Rosjan w bitwie warszawskiej, a my, Ukraińcy, zatrzymamy ich jeszcze dalej. Za wschodnią granicą wolnej Ukrainy. Podtrzymajmy to. A teraz, szanowni państwo, mamy rzecz niezwykłą i chcę сказати про це українською мовою. Зараз столиця Польщі наживо поєднується зі столицею України. Київ, Варшава. Привітаємо Київ. Зараз нас почує вся Україна. Ви бачите перед собою гурт номер 482, хлопці, які в територіальній обороні Києва надалі боронять нашу державу. Ми раді вас бачити, вітаємо цілою Варшавою. Ну і, власне, як наш коханий Київ? Хлопці, привіт! Чи нас слухають в Києві? Так, так, слухаємо вас! Я не чую. Варшава, перепрошую, я не чую вас. Ну, давайте підтримаємо, щоб ви почули. І тепер Київ має почути. Варшава, привіт. Це Київ. О, нарешті. Дайте голос. Нас чує Київ. Добрий вечір. Dzień dobry, szanowne państwo! Dziękuję od serca każdemu Polakowi i całej Polsce. Także chcę przywitać się z naszymi współczesnikami, kto jest w Polsce zaraz, kto dziwi cej efir. Wszystkim wielkie witania z Kijowa, z niesornego miasta, z niesornego nacji. Ну і, напевно, зараз прийшов час почути. Хочу вас почути, Варшава. На жаль, не чую. Номер 482. Я думаю, що зараз нас точно почує Київ. Певна технічна затримка. Це справи телевізійні, ви маєте це розуміти. Балаю!
сіє вогне в своїх серцях. Маємо забути слово жах, тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Знаємо, чи ж знаємо, що вірно, а що не. Ти радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як я сприймати. Для мене ти любий, кохана, а для когось рідна мати моя. Ти ночей не доспала і водила мене на села і дорогу. Вишивала щастя на долю дала. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала. Я несу тобі єдина чашку кави і молока. Добрий ранок, Україна, все ще є в моє житті. Прокидайся, Україна, час ставати, час знайти. Слава Україні! Слава Польщі! Зовут меня Арсений, мне 16 лет, приехал я из Харькова. 23 февраля я после тренировки иду, ну, город живет своей жизнью, пробки, вот это вот нормальная, ну, для города ситуация, фотографирую себя. Потом прихожу, играю в компьютерные игры допоздна. В 5 утра меня будет мама говорить «началось». У меня вот школа возле дома, не моя. Ну, его просто взорвали, уничтожили. Нет ее больше. Загорело.
Занимаюсь велоспортом на треке в Харькове. Во Львове на треке тоже выступаю. Вот. Сейчас я, вот, у меня год должен был быть очень удачный, потому что мой год рождения уже будет вступать в сборную Украины. Не получилось. Двадцать четвёртого очень неожиданно все закончилось. Ни тренировок, ни друзей рядом. Просто сидишь сам, не знаешь, что делать. И здесь тоже, пока друзей не завел, таких, как раньше вот были. Ну, тяжеловато самому.
Dziękujemy pięknie. No i szanowni państwo, pamiętajmy ten utwór Johna Lennona, legendarna piosenka Imagine, która została także ostatnio wykonana po raz pierwszy przez jego syna Juliana. Julian powiedział: wojna w Ukrainie to niewyobrażalna tragedia. Jako człowiek i jako artysta czułem się zmuszony odpowiedzieć w najbardziej znaczący sposób, jaki mogłem. Pierwszy raz w życiu publicznie wykonałem piosenkę mojego ojca Imagine. Dlaczego teraz, po tylu latach? Zawsze mówiłem, że jedynym momentem, w którym rozważę śpiewanie Imagine, będzie koniec świata. No a teraz, szanowni państwo, o miejscach siły dla każdego Ukraińca. Pro miejsca siły dla każdego Ukraińca. Niepowtórna Tajana, zustryczajte! Tajana! Sława Ukrainie, rідна ненько! Скоро будемо. Земля красива, там ріки, моря, кольору очі. Поміж нами поля із квітів, зорі весняні в кожної з ночей. Мене немає, Україна, день.
Польща за всичко. Дякую вам, мої любі. Мене звати Андріана Мрилот. Я сама родом з Тернополя. Мені 30 років. І зараз, на даний момент, я знаходжуся на 7-му місяці вагітності. Я часто розмовляю з своїм синочком і стараюся йому розказати, що я все-таки вірю, що все буде добре, і що він народиться в щасливій, вільній Україні, що без всяких... Було страшно за не так за себе, як за свою дитину. Тому що я не знала, як далі бути і куди тікати. Ми зібрали речі з чоловіком і поїхали просто в село. Але коли вже, от як я казала, що почали стріляти в атомну електростанцію в Енергодарі, то тоді в нас вже почалася паніка. І ми вирішили, що все-таки краще, напевно, виїхати з України для своєї безпеки, для безпеки дитини. Хочеться плакати, хочеться кричати і на весь світ, щоб люди почули, що, ну, що їх треба зупинити, тому що так не може бути. Просто гинуть безневинні люди і безневинні діти, і це дуже страшно. Далі буде ще страшніше. Добрий вечір. O wolności, panie i panowie, bo wolność jest jedna, nie ma waszej i naszej wolności. Wolność jest jedna, nasza, wspólna. I o niej właśnie ta piosenka. A może dziś wśród tylu ciężkich spraw zobaczysz dzień przejrzysty tak, przyjdzie noc, noc pełna pierwszych gwiazd, przyniesiesz mi wolność tak jak ptak, tak jak ptak, zawsze skrzydła niesie wiatr. Trzeba wam obok kość splecione w jeden kształt. Nie musisz być, ja powiem, bądź i tak. Nic mocniej. Wiąże nas i pozwól jak przyjmuję ciebie ja. Odchodzić, bo gdy wrócę, to piękniejszych znajdziesz nas. Tak jak ja, zawsze tam, gdzie skrzydła niesie wiatr. Trzeba dwa obok kość splecione w jeden kształt. Tak jak ja, zawsze tam, gdzie skrzydła niesie wiatr. Trzeba leży w nas, wolność, wolność leży w nas, wolność leży w nas, wolność leży w nas, wolność leży w nas. Oh,
Dziękujemy ci, Andrzeju. Andrzej Kaseczny, dziękujemy. Wolność w nas. Tak nazywał się ten utwór. No i powiem szczerze, że jestem bardzo wzruszony, Polacy, za wasze serce i za waszą pomoc. Dziękujemy. Rzeczywiście ta wojna i ten ogrom cierpienia, bólu wyzwolił w nas, Polakach, jakieś nieprawdopodobne pokłady empatii. Myślę, że możemy być z siebie dumni. No i właśnie, w imieniu wszystkich moich rodaków, tych wszystkich, którzy tutaj, na tym placu i przy telewizji tak samo w Ukrainie, chciałbym podziękować za to, że znaleźliście tutaj bezpieczne schronienie w Polsce. Dzięki Polakom. Pamiętajmy o tym. Także od wszystkich, kto walczy teraz w Ukrainie. Dziękujemy z całego serca. I niech ten płomień dobrości nie gaśnie. Dziękuję za to, co było i za to, co jest. Dziękujemy bardzo. Jestem dumna, że jestem Polką. No i podziękujcie kożen sam sobie i tomu otoczeniu, jakie jest zaraz z wami, polsko-ukraińskiemu. Dziękujemy. Od wybuchu wojny 24 lutego polsko-ukraińską granicę przekroczyło prawie 3 miliony uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci. Polacy ruszyli z pomocą. Dla swoich ukraińskich braci otworzyliśmy serca i domy. Setki tysięcy Polaków oferują Ukraińcom mieszkania, transport, jedzenie, pomoc lekarską i psychologiczną. Narodowy zryw ruszył natychmiast. W mediach społecznościowych każdego dnia pojawiają się dziesiątki tysięcy postów z ofertami pomocy. Natychmiast ruszyły też zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie. Na przejściach granicznych pomoc organizowana na miejscu. Jedzenie, ciepłe ubrania, poczekalnie. Stąd uchodźcy ruszają dalej. Na przejścia graniczne ruszyły prywatne samochody, firmy transportowe wysyłają autobusy, Polacy przywożą Ukraińców do swoich domów i obce sobie osoby stają się nagle bardzo sobie bliskie. Wielu ucieka pociągami. Na dworcach wolontariusze organizują polowe przedszkola i stołówki. Polacy przynoszą potrzebne rzeczy. Ukraińskie dzieci, które uciekając przed wojną wiele godzin spędziły w pociągach, pocieszają maskotki. Niemal w każdym polskim mieście działają też punkty pomocy Ukraińcom. Uchodźcy dostają wszystko, czego potrzebują. Dary przynoszą ludzie. Ukraińcy, jesteście naszymi braćmi. Możecie na nas liczyć. Give us life, come on, come on, come on.
серця. Ми неймовірні. Дякую польському народові за підтримку. Thank you for your support. Мене звуть Ірина Земляна, мені 34 роки і я з Києва. Я медіаекспертка і тренерка з безпеки для журналістів. Я на самому початку я не збиралася їхати за кордон, я збиралася просто бути десь на заході України, але на моєму шляху до Львова мені позвонили чиновники дуже високого рівня, і я навіть не знала, що вони знають про моє існування, і попросили поїхати з України саме через те, що я знаходжуся в списках проукраїнських активістів, які складали росіяни, готуючись до цієї війни, і я можу бути розстріляна, вбита. Я сказала, та хто я така і чому я маю їхати, то мені сказали, що а подумайте, як лягають ваші відео і фото з полігонів, де ви навчаєте журналістів виживати в зоні бойових дій, у цю їхню російську пропагандистську історію всю. Ну, я подумала, що, ну, мабуть, ну, так. До цього часу я ще не дала собі права подумати про це і відчути все те, що має відчути нормальна людина, коли чує про те, що її збиралися вбити. Добрий вечір, мої друзі. Та добра енергія нам ще уділа теж на заплечу. Також, кохані, покаж, на що ти стаєш. Можеш іść szybciej ніж jeden chciałby biec. Możesz mieć wszystko, czego tylko chcesz. A każdą myśl zamień w pozytywne słowo. Słuchaj, słuchaj, bo zabawnie tak oddychać przez różową sąkę. A cudownie tak rozmawiać bez niemiłych wspomnień. A każdy dzień on mówi nam coraz więcej. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj. Piękne słowa mówią wszystko. Bo nowy dzień, on zawsze daje nowe życie. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Ukraina, pokaż, co ty możesz, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj. Powiedzą ci wszystko, ale nie zmienią nic, nie zmienią nic.
jak te flagi się pięknie przeplatają. Flaga ukraińska i flaga polska. Jesteśmy z wami całym sercem. Pokaż, na co cię stać. Pokażesz, to ty możesz. Jesteśmy z wami i wygracie. Macie nasze pełne wsparcie, pełną energię. Pokażcie ręce w górze za Ukrainę, za wolność, za marzenia. Ręce w górę! Co się stać? Pokażę, czego ty warty, i tak też można. Dziękujemy! No i właśnie, przez ostatnie miesiące zbudowaliśmy bardzo mocny sojusz pomiędzy nami, pomiędzy Ukraińcami i Polakami. Sojusz, który wyszedł z potrzeby serc zwykłych, prostych ludzi, a nie z kwestii polityków. Bo pamiętajmy, że walka Ukrainy o wolność to jest także walką o waszą polską wolność. Ukraińska duma i polski honor. Ukraińska śmiałość w boju i polska szczerość. Wspierają się i myślę, że możemy teraz powtórzyć za prezydentem Zełenskim, że między nami, naszymi narodami jest już pokój. Pokój między naszymi rodzinami, pokój między braćmi. Na dobre i na złe. Na zawsze. Dziękujemy. No a teraz legendarny, ale też tragiczny utwór Wołodymyra Iwasiuka, zamordowanego przez Sowietów. Tekst tej piosenki jest dziś tak samo aktualny jak nigdy. Malwy, Le Voice i Aleksander Bożyk. Слава Україні! Слава Україні! Маємо за велику честь з нашого рідного Львова сьогодні виступати для вас. Через цей телеміст, через сотні кілометрів ми відчуваємо вашу велику любов та підтримку, за що ми вам дуже і дуже вдячні. Українці завжди пам'ятають добро. Я хочу, щоб зараз усі українці, які є на площі в Варшаві, гучними-гучними аплодисментами подякували полякам за всю підтримку та любов. Цю пісню ми присвячуємо усім матерям, які чекають своїх дітей додому. Герої, повертайтеся живими. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Ти мене не жди.
Один рік. Я приїхала із Києва з двома дітьми. Доньці 22 роки, сину 10 років. Для мене особисто війна почалася у 2014 році, коли анексували Крим, і мій чоловік пішов на війну. Особисто я відчула трагедію цієї війни, коли у 2015 році загинув мій чоловік, та ще й він довго був зниклий безвісті. А останній телефонний дзвінок був 5 лютого, це канун його загибелі. Але я була зайнята малим Захаром, йому тоді було тільки 3 роки. Я не почула дзвінка, а тільки отримала повідомлення, що знову не почула, як тобі дзвонив. Я йому перезванювала, але вже він не відповідав, телефон був відключений. І в ту ніч у них було завдання визволити з оточення 128-му бригаду. Старша донька завжди плакала і казала, дуже шкода, що Захар не запам'ятає тим, яким був наш тато. А Захар чомусь часто вночі просинався і кричав, де мій тато? Це було десь протягом року після загибелі чоловіка. Зараз мої діти постійно сидять в новинах, переживають за наших військових, підтримують наших друзів повідомленнями. І дуже прагнуть, щоб скоріше ця війна закінчилася, і ми всі могли повернутися до Києва. Добрий вечір.
spróbuj powiedzieć to, nim uwierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić, nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Znaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem, musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja pozwoli uczynić krok w chmurach. Moja i twoja nadzieja. Wdzięczni Polacy za te emocje i za to szerokie serce. Podziękujmy jeszcze raz Polsi, Ukraińcy! Kochani, myślę, że wszyscy pamiętają 7-letnią Amelkę, która w schronie w kijowskim metrze zaśpiewała piosenkę Mam tę moc. Pamiętacie ją? Wzruszyła wtedy cały świat, a ta piosenka stała się jakby takim dziecięcym hymnem tej wojny. No i przejmujące wykonanie dotarło nawet do autorki tej piosenki, która napisała do Amelki, a ja teraz Państwu to zacytuję. Droga mała dziewczynko o pięknym głosie. Razem z mężem napisaliśmy tą piosenkę jako element historii o uzdrowieniu cierpiącej rodziny. Sposób, w jaki ją śpiewasz, jest jak magia, która rozprzestrzenia światło w Twoim sercu i leczy każdego, kto ją usłyszy. Śpiewaj dalej, napisała aktorka. A my tutaj na tej scenie, dzisiaj, na Placu Piłsudskiego w Warszawie, usłyszymy nową wersję tej piosenki w połączonych polsko-ukraińskich siłach The Voice Kids. Uwaga, przed Państwem Ala, Marien i Weronika. Proszę, przywitajcie je gorąco, bo to są małe dziewczynki, które pewnie na takiej wielkiej scenie będą występowały po raz pierwszy. Wielkie brawa! Więcej głosów!
Mam tę moc! Trzymajcie się, dziewczyny! Nietknięty stopą trwa królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra, choć opieram się, to się na nic zda. Wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć, od teraz tak ma żyć. Bez słów, bez snów, łzom nie dać się, lecz świat już wie. Все одно, на волю шурне воно. Все одно, я здолала все. Z oddali to, co wielkie, swój ogrom traci w mig. Dobry strach, co ściskał gardło, na zawsze wreszcie znik. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los. Wyjść za krat, ja wolę tak. Chłodu mnie pcha. Dziękujemy bardzo! Dziękujemy bardzo! Мене звуть Тетяна. Це мій син Максим. Мені 31 рік, а йому 6 місяців. І ми з міста Київ. Їхали довго, майже 2 доби. І так, поки ми їхали, також шукали знайомих через знайомих. Слава Богу, світ не без добрих людей. В Львові нас чоловік посадив на автобус. На автобус, який нас довіз до кордону. Ну, чоловік у мене пожежний рятувальник. Вони зараз займаються розбором завалів саме тих міст, звідки вже окупанти пішли. І ну, він нам, звісно, не розкаже всього.
Щоб не лякати, щоб ми тут не переживали, щоб... Щоб в нас був хоч якийсь спокій. Цінності зміняться дуже кардинально, дуже радикально. Так, так. Вже не стає важливим, в чому ти одягнений. Вже не важливо, яку ти їжу їси, споживаєш. Аби тільки були в безпеці та були живі. Kochani, ręce w górę, bardzo proszę! Yeah.
Dziękujemy! Dziękujemy, kochani, a my cały czas na żywo w telewizji Ukraina 24 i tu, w Warszawie, na placu Józefa Piłsudskiego. Koncert Chwała Ukrainie. Koncert poświęcony wam, dzielnym, wspaniałym ukraińskim kobietom, które chronicie swoje życie i życie swoich dzieci tutaj w Polsce. Ale też poświęcony bohaterom, dzielnym bohaterom naszych reportaży i tym wszystkim, którzy dziś pozostali na Ukrainie, w Ukrainie i walczą za naszą i waszą wolność. Chwała Ukrainie! Героям слава! Друзі, ну а зараз саме час знову з'єднати дві столиці в єдине ціле. З нами знову наживо місто Київ! За хвилину побачимо наших колегів, пропозиції. Хлопці, привіт, чи добре нас чути, чи нас чує Київ? Київ, вітаю вас! Дайте вітаю, Київ! Доброго вечора, ми з України. Треба тим всім вже є сповідане. Прошу. What's up, people? What's up, world? I hope you are safe. I encourage you. Pray for Ukraine. Fight for Ukraine. Good will fight evil. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, ми з Я з Києва, і мені 23 роки. 26 березня повинна була одружитись. 23-го я сиділа на дивані у себе вдома і казала, слухай, я така щаслива. Я була, вибачте,
Я чула вибухи, тому що ми живемо біля жулян, жили. От, і я виглянула в вікно, і люди просто з якимись сумками, з собаками, з котами просто йшли в бік метро. Ми вирішили, що треба їхати до кордону всією сім'єю. Це була мій тато, мама, бабуся і ми з нареченим. Але найгірше для мене це... Якось я завжди вважала, що людина доволі сильна емоційно і трохи не піддаюся на це. Але прощання моїх батьків, воно... вони разом 30 років. Вони разом 30 років, мої батьки разом 30 років. І тато розумів, що вони, скоріше за все, більше не зустрінуться. Бачите? І він доставав, батько доставав наші рюкзаки з багажника, він дуже плакав, цілував маму, мамі руки. І про своє вибачення за те, що він для неї не зробив. Бачите, він так перепрошував її. Але у нас, нареченим, чогось такого не було, тому що я дуже вірю, що ми з ним зустрінемося. Бачите, перепрошую, дуже. Będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jaki sens to ma? Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Za słaby, by spojrzeć w oczy, którzy nietykalni są. Żali obojętność, dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Dobrze, dwa razy zaśpiewamy. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy
Chwała Ukrainie! Chris Cudowski, dziękujemy bardzo. My też wierzymy w lepszy świat. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy raz jeszcze, Ukraina i Polska. Dajcie głos. Jest moc. Właśnie. No i wielu Polaków ma u nas, w Ukrainie, swoich przyjaciół, swoich znajomych. Dla niektórych to są również na przykład koledzy w pracy, jak u nas też. Jedna z takich osób jest naszym kolejnym gościem. Proszę bardzo, polski aktor, który od kilkunastu lat pracuje, i to bardzo świetnie, z powodzeniem, w ukraińskich produkcjach filmowych. Świetny polski aktor, mój dobry kolega Paweł Delong. Powitajcie go serdecznie. Dobry wieczór, chwała Ukrainie! Paweł, wiem, że masz mnóstwo znajomych, przyjaciół w Ukrainie. Czy masz z nimi dzisiaj kontakt? Czy wiesz, co u nich? Tak, wiem, jesteśmy praktycznie w nieustającym kontakcie. Wiem, co się z nimi dzieje. Ostatni raz widziałem się z nimi 22 grudnia, kiedy była premiera Kawy z kardamonem na STB Ukraina. Nikt nie przypuszczał, że półtora miesiąca później losy się tak poukładają, że wielu z nich musiało wyjechać. Inni zostali na miejscu, inni wstąpili do armii, inni są wolontariuszami, ale wszyscy jednym wielkim sercem myślą o tym dniu, kiedy będzie zwycięstwo, kiedy Ukraina wygra tą wojnę. Ja głęboko wierzę, że Ukraina wygra tą wojnę i dzięki temu zostanie zbudowany lepszy świat. Bezpieczniejszy świat dla Ukrainy, jak i dla całej Europy. I tak będzie. Będzie zwycięstwo. Będzie wiktoria. Buda Remocha. Chwała Ukrainie. No, i zaraz... wierzę, że niedługo wszyscy będziemy mogli za Churchillem zawołać: jeszcze nigdy cały świat nie zawdzięczał tak wiele jednemu krajowi. Dziękujemy. No i zaraz, ja думаю, nie ma sensu говорити багато, тому що ви бачите, гурт Go A на цій сцені, нарешті! Away! Dzięki, Paweł. Dzięki. Весняночка, де ти зимувала, йо садочко на кленочку сорочечко пряла, там у лісі на юзлісі зував до-до-до. Yeah.
Я Андрійчук Тетяна Віталіївна, мені 21 рік, я з міста Старокостянтині. Ну, для мене війна не розпочалася 24 лютого 2022 року. Для мене вона розпочалась набагато раніше, ще 2 роки тому, в 2019 році. Я пішла служити за контрактом і пішла так само воювати ще раніше до того. Зараз в Україні бореться дуже багато жінок, вони воюють, відстоюють безпеку своєї країни, так само рівноправно з хлопцями, і вони дуже мужні. Я дуже хочу сказати їм велике дякую. Я не воюю зараз, тому що в мене народилась дитина, і я дуже переживаю за її безпеку, і тому мені я вирішила виїхати з України, щоб залишити дітей в безпеці. Мій чоловік зараз захищає Україну, він там залишився, нас якби відправив, він там в теробороні. Слава Україні! Загарбією шостий раз сонце спада на стул. Зараз вийдеш западних трас, о, будь мені ma klucze do drzwi. Kochaj mocno, kochaj mnie, egoizm na pół. Już sama nie wiem, czy siebie znam. Tyle mego to, co się śni. Czego wciąż mi brak? Przecież wszystko mam. Obce ludzie mówią, że tak zazdroszczą mi, czego wciąż mi brak, co tak cenne jest, że ta nieraz zbada myśl, rysą jest na szkle. Beznamiętnie podpalam świat, w końcu liczy się gest. Obracam w palcach zagadkę dnia, fala bije o brzeg. I sama nie wiem, czy szukać bram do ogrodu, gdzie mieszka nic. I czego wciąż mi brak? Przecież wszystko we'll be right back.
niepowtarzalna Urszula! Powitajmy raz jeszcze! Dziękujemy bardzo! Urszula znana zarówno i w Polsce, i w Ukrainie. No i powiem taki malutki sekret, że u siebie w Kijowie mam ją płytę winylową. I oczywiście przyjdzie czas, kiedy ona mi to podpisze. Mam na to nadzieję. Mam nadzieję, że usłyszała. A z nami kolejny gość, Justyna Sieńczyło, wspaniała aktorka. Prywit! Która okazuje się mówi po ukraińsku, która ze swoim mężem Emilianem Kamińskim od lat w Warszawie prowadzi Teatr Kamienica. Jak wy pomagacie, Justyna? Pomagamy tak jak wszyscy. Staramy się. Od początku zbieraliśmy dary, woziliśmy na granicę. Cyklicznie organizujemy bajki dla dzieci w tłumaczeniu na język ukraiński. Wyobraźcie sobie, że wczoraj mieliśmy ponad 150 dzieci z Ukrainy. I muszę ci powiedzieć, Małgosiu, że po raz kolejny przekonałam się, że teatr leczy rany. Dzieci przyjechały spokojne, smutne, a w trakcie spektaklu i po nim było po prostu szaleństwo, ekstaza radości. Strasznie nas to uradowało również. Zorganizowaliśmy też 13 urodziny teatru, z czego cały dochód, wszystkie pieniądze, jakie zebraliśmy, przekazaliśmy dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Brawo. I z tego miejsca chciałabym podziękować wam. Wam, ludziom Ukrainy, całemu narodowi. Ale jeszcze nie wiecie za co. Bo to wy i to dzięki wam Polacy się zjednoczyli. Zjednoczyli się w pomocy dla Ukrainy. Chwała wam za to. Ukraina jest cudowa. My zachotu jedzama wamy. My uważajemy wam peremoche. Idealnie powiedziane po ukraińsku. Sława Ukrainie! Herojem sława! Dziękujemy bardzo, Justyna. Dziękuję za to wszystko, co robiliście do tej pory i za to, co będziecie jeszcze robić. Dziękujemy. No a teraz, proszę państwa, cienie zapomnianych przodków, czyli cini zabutych predków. Rozumiecie, o co chodzi, tak? 100 lat temu powieść pod takim tytułem ukazała się światu dzięki ukraińskiemu pisarzowi Michajłowi Kociubyńskiemu. No a dzisiaj o tym samym Alina Pasz. Трепіти плачуть за мій вільний народ, котре століття жиє поміж негод. Пламен молитви чує і перуни даж Бог, міг чи формувало коди етнічних спільнот. Аби було добре всім вельможим і панам, ворони військов за камі землю отаман. Моя батьківщина, як дівчина молода, буде проростати, як пшениця золота. Our best describing writings of Duma, one for all and all for one. Nowadays, Dante would have written the divine tragedy, but we need Picasso's doll, it's the divine strategy. In my childhood, girls played with toy dolls, but I wrote these words here, cause my favorite toy was a book of Shakespeare. Just like the Brothers Grimm, I leave behind a piece of me. Remember your ancestors, but write your own history.
Народ Польщі, дякуємо вам за цю неймовірну підтримку, яку ви даєте Україні, цю справжню дружбу, яку ви доказуєте. Давайте пам'ятати своїх предків, але творити нову власну історію. Слава людяності, слава Україні! Аліна Паш, дякуємо! Дякуємо! Неповторна Аліна Паш. В діях світу завжди були війни. Ніч з цим не зробиш. По яких, по тих війнах завжди наставав покій. Діяло się так за справу людей, którzy przeciwstawili siebie złu. За справу charyzmatycznych przywódców, którzy pozwolili uwierzyć w to, że dobro zwycięży. Powtórzmy teraz za prezydentem Zełenskim. Ukraina wygra. Powstaną nowe domy, powstaną nowe miasta, będą nowe marzenia, powstanie nowa historia. Nie ma co do tego wątpliwości. A ci, których straciliście, będą zapamiętani. Znów będziecie śpiewać i na nowo świętować. No i brawa prezydentu Zełenskiemu za te słowa. Wszyscy razem. Pamiętajmy tak, że Ukraina była piękna, ale teraz będzie wspaniała. Sława Ukrainii! Коли стріляють, бахкало, було страшно. Мамо, і то що, війна? Можна рахувати. Один, два, три. Під гул сирени. Байбашіна. Файно заспівати. Навжди нам любити тебе. І гімн на старому фоно зіграти. Після пані Боля. Або намалювати смайлик. Солдатам, воєнним. Їх вчать в підвалах. Це сміливі діти, діти мирної країни. І вони заслуговують на те, щоб їх врятувати від цього всього жахіття. І несуть гостинці. Вибирайте собі смаколики. До нас дуже добре тут ставляться. Аби ніхто не був з війною наодинці. Я дуже хочу жити. Ми молимося за наших всіх військових і за Україну. Щоб війна побыстрее закінчилась і Україна побіділа. Україна! Ми зможемо! Україна! Боронце! Чогось наша славна Україна.
Дякую Польщі. Dziękujemy pięknie za to wszystko! Dziękujemy jeszcze raz, підтримаємо Українці, Поляки всі разом! No i właściwie zbliżamy się do wielkiego finału naszego koncertu i w tej chwili jest z nami teraz na scenie pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczkę. Powitajmy ją! I podziękujemy za wsparcie Ukraińców w imieniu Ukrainy. Proszę raz jeszcze. Dobry wieczór. Powiem, że jak stoi się tutaj i się patrzy na państwa wszystkich, to głos tak naprawdę zabiera. Widząc pięknie przy wspaniałej muzyce artystów polskich, ukraińskich, też białoruskich, którzy nas sympatyzują, połączonych wspaniałą muzyką z flagami polskimi i ukraińskimi. Wznieśmy flagi jeszcze ile mamy siły, bo to nasza ogromna solidarność, właśnie polska i ukraińska. Dziękujemy! Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie, że wspólnie dzisiaj spędzamy ten wieczór. Wieczór w takim szczególnym okresie, bo chyba nikt w XXI wieku nie spodziewał się, że jeden naród będzie chciał zniszczyć drugi naród. Że potężna agresja rosyjska, putinowska będzie chciała zniszczyć wolny, niepodległy naród ukraiński. Razem musimy trwać i musimy walczyć. Wiele ojców, mężów, synów i też wiele kobiet zostało w Ukrainie, żeby walczyć o niepodległość i o wolność. 3 miliony uchodźców, przyjaciół. 93% to kobiety i dzieci, które znalazły tutaj schronienie i wierzę, że chociaż namiastkę ciepła i serdeczności wszędzie doświadczacie. Dlatego ten koncert zdecydowaliśmy się poświęcić kobietom z Ukrainy. Kobietom, które tutaj walczą o to, żeby móc z wiarą i nadzieją kiedyś wrócić do swojego domu, że kiedyś jeszcze będzie można razem w ramionach z rodziną się uścisnąć i wspólnie spędzić normalny czas i znaleźć uśmiech na twarzach własnych dzieci. Dlatego wierzę, że dzięki takim symbolom, dzięki obrazom, które idą w świat, temu przesłaniu nie możemy wspólnie dać zapomnieć i przejść obojętnie lub jak do codzienności, do tego, co się dzieje w Ukrainie. Musimy tą informację, ten przekaz słać w świat i to, żeby wszyscy w solidarności demokratycznego całego świata walczyli o wolną i niepodległą Ukrainę, bo tylko i wyłącznie jeśli Ukraina będzie wolna i niepodległa, to będzie wolny cały demokratyczny świat. We stand with Ukraine! Bardzo dziękujemy pani prezes. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. No i kończymy ten niezwykły, poruszający koncert premierą. Na finał premierowy utwór dla Ukrainy, który połączył ponad 50, jak tutaj widzicie, artystów wielkich polskich gwiazd. Adam Sztaba, autor tej kompozycji, po raz kolejny udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ten chór nie miał prawa się zdarzyć, a jednak się zdarzył. Mamy siebie. Niech ten utwór stanie się symbolem naszego wsparcia dla Ukrainy w tym wyjątkowym świątecznym dniu. Święta wielkanocne to są święta zwycięstwa życia nad śmiercią. To są święta nadziei. Niech zapanuje życie nad śmiercią, niech będzie nadzieja, niech jasność zapanuje nad ciemnością. Sława Ukrainie! Niech żyje Polska! Niech żyje! Dziękujemy bardzo, proszę.
krawinie miejski pąk, gdy wszystko masz i kiedy niesie prąd, ty trwaj, tylko bądź. Goni nas czas i wciąga dziki ląd, Wenus i Mars chwytają miecz i brzmią, a my mamy siebie. Mamy siebie wciąż. Razem moc swoim strach, nieważny już żaden wróg. W sercu ogień mimo ran nie zabraknie tchu. Razem moc swoim strach, nieważny już żaden wróg. Kiedy w sercu ogień mimo ran. Ty dozi rok, serce klicze tebe. Poczynamy żyć, powierz w sebe mnie. Ja tu poruć je. Nasza ljubow zostyła z nebe. Dwa braty i jedna meta. Dziękujemy! Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że byliście dzisiaj Państwo z nami. Że mimo tej trudnej pogody, bo chyba wszystkim było na początku przynajmniej trochę zimno, że wytrwaliście w dobrej sprawie. Mamy siebie, jest nadzieja, zwyciężymy i tego się trzymajmy. Sława Ukrainie, niech żyje Polska! Spokojnej nocy!